Idealny gulasz zawdzięcza swój smak odpowiedniej proporcji przypraw oraz aksamitnej konsystencji. Zobaczcie, jak łatwo go zrobić. Potrzebuję: mięso wieprzowe, fix gulasz Knorr, cebulę oraz olej. Na początku kroję mięso oraz cebulę w kostkę. Następnie podsmażam cebulę na rozgrzanym oleju i dodaję mięso. Wszystko smażę do momentu, kiedy mięso nabierze lekko rumianego koloru. Teraz do garnka wlewam 2 szklanki wody i doprowadzam całość do wrzenia. Po tym czasie dodaję fix Knorr, aby doprawić danie odpowiednią mieszanką przypraw oraz nadać jemu właściwą konsystencję. Gulasz gotuję na małym ogniu przez około 1,5 godziny, w zależności od rodzaju mięsa. Aby jeszcze bardziej podkreślić smak gulaszu, możesz pod koniec gotowania dodać do niego grzyby, paprykę czy kiszonego ogórka. Prawda, że wygląda przepysznie? Smacznego!